Czym jest objawienie szczególne? Objawienie szczególne różni się od objawienia ogólnego. Gdy Bóg objawia siebie samego wszystkim ludziom, to jest to objawienie ogólne. Każdy człowiek ma dostęp do objawienia ogólnego i w dniu sądu żaden człowiek nie będzie mógł powiedzieć, że to, co o Bogu wiedzieć można, nie było dla niego jawne, bo to właśnie zapewnia objawienie ogólne. Natomiast czym jest objawienie szczególne? Jeśli sumę objawienia Bożego moglibyśmy określić jako księgę objawienia, to jej tom pierwszy traktowałby o objawieniu ogólnym. Natomiast tom drugi o objawieniu szczególnym, które w odróżnieniu od poprzedniego nie musi być objawieniem dostępnym wszystkim ludziom. Drogi objawienia szczególnego są oczywiście następujące. Po pierwsze, los. Chociaż rzucanie losów nie byłoby dziś traktowane zbyt poważnie, to jednak w przeszłości los stanowił środek komunikowania Bożej myśli człowiekowi. I to możemy znaleźć zarówno w przypowieściach 16 rozdział 33 werset oraz w Dziejach Apostolskich 1 rozdział 21 do 26 wersetu. Kolejna rzecz to jest Urim i Tumim. Napierśnik, który arcykapłan nosił w czasach Starego Przymierza, wykonany był z wzorzyście haftowanego materiału, złożonego na pół w taki sposób, że tworzył otwarty od góry kwadratowy worek. Szlachetne kamienie zdobiące go z zewnątrz nosiły imiona 12 plemion izraelskich, a w środku znajdowały się Urim i Tumim, które dla poznania woli Bożej wyciągano z wnętrza, tak jak ciągnie się losy. I to mamy opisane w 2 Mojżeszowej 28:30, 4 Mojżeszowej 27:21, 5 Mojżeszowej 33:8, 1 Samuela 28:6 oraz Ezdrasza 2:63. Kolejnym sposobem poznania szczególnej Bożej woli były sny. Wielokrotnie w czasach Starego Testamentu Bóg wykorzystywał sny jako środek komunikowania swojej woli. Podobnie będzie przed powtórnym przyjściem Chrystusa. I o tym czytamy w 1 Mojżeszowej, 20 rozdział, 3 werset, 6 werset, 31 rozdział, 11 do 13 wersetu, 24 werset tego 31 rozdziału, 40 do 41 wersetu tegoż właśnie 31 rozdziału 1 Mojżeszowej. Ale także Księga Joela, 2 rozdział 28. Zarówno wierzący, jak i niewierzący miewali sny pochodzące od Boga. I to możemy zauważyć w 1 Mojżeszowej, 20 rozdział, 3 werset oraz 31 rozdział, 24 werset. Mimo że sny są tak pospolitym przeżyciem, to jednak Bóg odwoływał się do nich jako do szczególnego sposobu objawienia prawdy, objawiania prawdy. Także mamy wizję. Wizję, widzenia. W wizji nacisk spoczywał na tym, co się słyszy i widzi, podczas gdy we śnie na tym, co się widzi i słyszy. Czyli jest nacisk na widzenie widziany w wizjach i też, gdy były na jawie, to wtedy na to, co się słyszy. Wydaje się również, że w przypadku wizji zaangażowanie człowieka jest bardziej czynne, aniżeli w przypadku snów. I to widzimy w Izajasza 1 rozdział 1 werset, 6 rozdział Izajasza 1 werset, a także Ezechiela 1 rozdział 3 werset. Też mieliśmy do czynienia z teofaniami w Starym Testamencie w okresie przed inkarnacją, czyli przed wcieleniem Syna Bożego. Teofania była objawieniem się anioła pańskiego, który przekazywał ludziom poselstwo od Boga.
I to mamy opisane m.in. w 1 Mojżeszowej, 16 rozdział, 7 do 14 wersetu, także drugi rozdział, druga księga, przepraszam, Mojżeszowej, 3 rozdział, 2 werset i druga księga Samuela, 24 rozdział, 16 werset i Zachariasza, 1 rozdział, 12 werset. Także aniołowie, dla przekazania poselstwa swemu ludowi, Bóg posługiwał się także stworzonymi aniołami. To wiemy z Daniela, 9 rozdział, 20 do 21 wersetu i Łukasza, 2 rozdział, 10 do 11 wersetu oraz Objawienie, 1 rozdział, 1 werset. Warto zwrócić uwagę, że w Objawieniu 19, rozdział 17, werset Bóg za pośrednictwem anioła przemawia do ptaków. Kolejnym źródłem objawienia szczególnego byli prorocy. Prorocy przynosili ludzkości poselstwo Boże zarówno w czasach Starego Testamentu, jak widzimy w 2 Samuela, 23, rozdział 2, werset i w Zachariasza, 1 rozdział 1, werset, jak i Nowego Testamentu, o czym czytamy w Efezjan 3, rozdział 5, werset. Przemawiali oni z autorytetem, jako że przekazywali słowo od Pana. Współczesny kaznodzieja czy nauczyciel nie kwalifikuje się jako prorok. Zwiastuje on bowiem bądź wyjaśnia słowo Boże, które już uprzednio zostało objawione i zapisane. Także wydarzenia były kanałem Bożego objawienia. Czyli kanałem Bożego objawienia jest również ingerowanie Boga w historię ludzkości. Ingerencją taką według Micheasza, 6 rozdział, 4 werset, było wyzwolenie narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Wydarzeniami, przez które objawia się Bóg, są akty Jego sądu, o czym czytamy w Ezechiela 25:7. Wydarzeniem takim było wcielenie Chrystusa, o tym czytamy w Jana, 1 rozdział, 14 werset. Należy z naciskiem powiedzieć, że wydarzenia, o których mówimy, to konkretne fakty historii, tylko jako osadzone w czasie fakty przemawiają one do nas. Współcześnie bowiem spotykamy próby przedstawienia wiary egzystencjalnej przez wiarę opartą na historycznych faktach lub innymi słowy. Niektórzy usiłują mówić o objawieniu, odrywając je od jego historycznego podłoża. Taka egzystencjalna historiografia jest czymś nieznanym dla pisarzy biblijnych. Wydarzenia muszą być nie tylko historyczne. Należy je także interpretować z natchnienia Bożego. Jeśli oczywiście chcemy dokładnie zrozumieć ich znaczenie. Na przykład, wielu ludzi zginęło śmiercią krzyżową. Skąd zatem wiemy, że ukrzyżowanie Jezusa było zapłatą za grzechy ludzkości? Wyjaśnia nam to słowo objawienia szczególnego. Ono prawidłowo interpretuje znaczenie wydarzeń. No i Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus, wcielenie Pana Jezusa Chrystusa stanowi główny element objawienia szczególnego. Fakt ten nie podlega żadnej dyskusji. Chrystus objawił nam Ojca, o czym mówi Ewangelia Jana, 1 rozdział, 14 werset. Chrystus objawił nam moc Boga, o czym mówi Jana, 3 rozdział, 2 werset. Chrystus objawił nam miłość i mądrość Boga. Mądrość Boga jest zapisana jako objawiona przez Chrystusa w Jana 7 rozdział 46 werset. Także Chrystus objawił nam chwałę Boga, o tym czytamy w Jana 1 rozdział 14 werset. Także Chrystus objawił nam życie Boga, o czym mówi nam Ewangelia Jana 1 rozdział od 1 do 3. I miłość Boga, o czym mówi Rzymian 5:8. Nasz Pan Jezus Chrystus dokonał tego zarówno poprzez swoje czyny, o czym czytamy w Ewangelii Jana 2 rozdział 11 werset, jak poprzez swoje własne słowa, o czym czytamy w Mateusza 16:17. No i ostatecznie Pismo Święte jest objawem
przejawem szczególnego objawienia Pismo Święte, Biblia. Pismo Święte jest najobszerniejszym zapisem objawienia szczególnego. W nim splatają się i znajdują swoje odzwierciedlenie różne jego drogi. Wprawdzie istnieją pochodzące niewątpliwie od Boga, a nie zapisane w Biblii wizje, sny, poselstwa, proroków, ale ich szczegóły są nam mało znane. Podobnie wszystko, co wiemy o Panu Jezusie Chrystusie, o życiu Jezusa Chrystusa, czerpiemy z Biblii, chociaż nie wszystko, co On uczynił i powiedział, zostało w niej zarejestrowane, bo mamy tego świadectwo w Ewangelii Jana, 21 rozdział, 25 werset. Oczywiście Biblia, Pismo Święte jest jednak czymś więcej niż tylko świadectwem różnych dróg objawienia szczególnego. Zawarta w nim jest także prawda objawiona nie tylko przez proroków i nie tylko podczas ziemskiego życia Pana Jezusa Chrystusa. Zatem Biblia jest zarówno pisanym świadectwem objawienia szczególnego w jego różnych przejawach, jak i również jako taka jest sama z siebie objawieniem. Objawienie Biblii, które przy całej swojej obszerności pozostaje częściowe, jest objawieniem dokładnym, bo tak mówi nam Jana, 17 rozdział, 17 werset, progresywnym, to znaczy Hebrajczyków, 1 rozdział, 1 werset, i celowym, o czym czytamy w 2 Tymoteusza 3, 15, 17. Istnieją dwa podejścia do wiarygodności objawienia biblijnego. Fideiści, czyli ludzie wychodzący w swoim rozumowaniu od wiary, uważają, że Pismo Święte i zawarte w nim objawienie uwierzytelnia samo siebie, jest autopistyczne. Nieomylność Biblii musi być w tym wypadku założona z góry i może być założona, ponieważ Pismo Święte mówi samo o sobie, że jest natchnione, a Duch Boży to potwierdza. Z kolei empiryści, czyli ci, którzy wychodzą z doświadczenia, akcentują z kolei wewnętrzną wiarygodność objawienia Biblii poprzez to, co mówi, jest ono godne wiary, czyli aksjopistyczne. Gdy Biblia domaga się wiary, to roszczenie takie nie jest samo w sobie dowodem jej wiarygodności, to raczej prawdziwość podanych w Biblii faktów uwierzytelnia ją i przekonuje o prawdzie jej poselstwa. I tutaj oba podejścia dotykają istoty sprawy. I oba podejścia mogą i powinny być podkreślane.